Taniec w Polsce przez lata był lekceważony. Był traktowany jako sztuka pośrednia, jako sztuka mniej ważna. To, że w ostatnich latach udało się odwrócić tę tendencję i docenić wysiłek choreografów, tancerzy, tych, którzy uczą, to coś absolutnie nadzwyczajnego. Tarnów ma w tym swój niewątpliwy udział. Festiwal, na którym występują osoby z wielu zakątków świata, to jedno, ale drugie to także sposób organizacji, promocji, a zwłaszcza uczestnictwa wszystkich tych, którzy tańcowi nadają barwę, jakość, wielkość i prestiż. Za to należą się szczere słowa uznania i gratulacji.